Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Dzisiaj SOT 99 i Raindrop Bazooka Kosmos. Sam wygląd butelki, słuchaj, i opakowanie, mega robota. Ryj się cieszy już na sam widok. Komisyjnie go sobie otworzę. Bardzo mnie ciekawi ten atomizer. Coś niebywałego, spójrz na to. Rewelacja. Naprawdę, ryj się cieszy niesamowicie. A, tu jest taki przełącznik, który w pozycji poziomej będzie aplikował produkt ciągle. Czyli ciągła aplikacja. Bezustannie będzie zarzucał sobie płyn. W pozycji pionowej mamy z przerwami, że tak powiem. Pierwsze co, to zobaczymy, jakie ma wyrzut. Bomba, rewelacja. Co do samego produktu. Producent twierdzi, że produkt jest bardzo łatwy w aplikacji, oczywiście na etapie osuszania auta, czyli myjemy auto, zostaje nam woda, zarzucamy produkt, docieramy chłodną fibrą i to jest po temacie. I ewentualnie docieramy jeszcze suchą. Produkt ma natychmiastowo wiązać się z lakierem, ma nam przyspieszyć osuszanie. Co ciekawsze, prawdopodobnie rewelacyjna aplikacja, rewelacyjny połysk i rewelacyjne przyciemnienie. Co lepsze, produkt ma siedzieć do 3 miesięcy na lakierze, do 2 miesięcy na powierzchniach szklanych. Ile w tym prawdy? Nie mam pojęcia. Na pewno będę chciał to zbadać. Kilka pomysłów co do tego produktu mam. Ogólnie jest moc, naprawdę jest moc. Porównam go z takimi dwoma, można powiedzieć, wyjadaczami, które lubię. Sprawdzę na karbonie, na szybach, na lakierze bez powłoki, z powłoką, z woskiem. Ogólnie postaram się go wszechstronnie zaaplikować. Ja Ciebie zapraszam do dalszej części filmiku. Idę działać. The Krillers.
Thrillers. No i jestem. Jak się podobało? Mam nadzieję, że bardzo. Słuchaj, na początku produkt troszeczkę mnie zraził tym, że ten wyrzut z bazuki był taki, no niefajny. Tak, pluł w sumie nim. I później stwierdziłem w sumie, jak to jest taki w aerozolu, ten produkt, że pewnie wpływ ma na to temperatura otoczenia. No niestety luty, a producent zaleca raczej aplikację, jak jest cieplej. Raz, że łatwiej się rozprowadza produkt, dwa, że no, wyrzut wiadomo, jest większe ciśnienie, im wyższa temperatura, tym wyższe ciśnienie. Ale wpadłem na genialny pomysł, tak jak przy malowaniu błotnika sprayem, pewnie filmik widziałeś, jeden z pierwszych na kanale. Puchę wrzuciłem do gorącej wody. Jak pucha złapała naprawdę konkret temperaturę, wyrzut fenomenalny. Co do samego osuszania, bomba.
rewelacja. Ogólnie powiem Ci, że produkt jest rewelacyjny. W sumie to chyba pod każdym względem, oprócz ceny i wydajności. No tutaj to leżymy. Wydajność niestety jest na bardzo niskim poziomie. Produkt szybko znika. Tak naprawdę z tego, co zauważyłeś na filmie, plus tam jeszcze jakieś inne podejście i praktycznie już go nie ma. Także tutaj myślę, że jak zrobisz nim 3 auta, to będzie luksus. Także cenowo no niestety tutaj nie ma rewelacji. Osuszanie auta tym produktem. Bomba. Powiem Ci szczerze, że kurczę, szukam produktu, który miałby tak fantastyczny poślizg. Ciężko. Fenomenalny poślizg. Coś pięknego. Rozprowadzenie tą bazuką, jak masz konkretnie ciśnienie, naprawdę robisz tak zwane zorro, czy tam ślaczki. Fibrę na, zarzucasz fibrę na szybę, na lakier, przecierasz, odwracasz, po wszystkim, nie zostawia mas, a temperatura naprawdę niska, więc w latem czy wiosną będzie rewelacyjnie. Kolejna rzecz, porównanie do SSW, ADBL-a, Kozak, wśród tanich takich, tańszych wynalazków na szybkie akcje. No tutaj krople po stronie ADBL-a, wiadomo, mistrzowskie, tu bez dwóch zdań, to nie ma tematu. Ale powiem Ci szczerze, jeżeli chodzi o rozprowadzenie produktu, to bazuka zmiażdżyła. Zmiażdżyła, soft zmiażdżył w ogóle moim zdaniem ADBL-a. Naprawdę, poślizg w tym produkcie jest obłędny. No i jak było widać, po ADBL-u krople piękne, ale tutaj jeżeli chodzi o suszenie, no raczej wolelibyśmy zbierać mniej wody i po softie zostało zdecydowanie mniej. Ale ja do osuszania tak naprawdę wolę, tak jak widziałeś na filmiku, Pro Elite Nano Wax, król, moim zdaniem, tanio, dużo, Tesco, 1 do 50, możesz się nawet pokusić o 1 do 100 i zobacz, co jest grane, tafla, właśnie, tafla, zbiera nam mnóstwo wody, było to widać, mam nadzieję, że to pokazałem, pomimo, że soft jest bardzo fajny, jednak te krople siedzą na aucie, po Nano Waxie spływa większość, więc jeżeli chodzi o osuszanie, no i Nanowax zostawia połysk i co jest w nim fajne? On siedzi do pierwszego mycia, później już go nie ma. I za to go właśnie uwielbiam. Przepraszam. Kolejna rzecz. Aplikacja na suchy lakier. Na początku, znaczy nie idzie płynnie jakoś tak rewelacyjnie, nie. Ale nie ma oporu jakiegoś strasznego. Naprawdę jest bardzo znośnie. Powiedziałbym nawet, że bardzo dobrze. I zero problemów w sumie z dotarciem. Znaczy, jak przesadzisz z nim, będą mazy. Będą mazy, ale też nie będzie problemu. Odwracasz fibrę, docierasz i jest konkret. Bajka. Naprawdę fenomenalny produkt. Rewelacja. Połysk również rewelacyjny. Teraz będę badał trwałość tego produktu. Zarzuciłem na Tigra na tylną szybę. Właśnie na nią patrzę, która się błyszczy. Ona jest bez zabezpieczenia. Chcę sprawdzić, jak długo posiedzi na Tigrze. Tu jest kawał szyby, także test niby ma siedzieć 2 miesiące na Tigrze. Więc test na pewno się pojawi w tym okresie, mam nadzieję, albo dłużej może będzie trwał, nie wiemy, tego nie wiemy, ja też nie wiem, więc może nawet i 3 miesiące, więc będziemy musieli zmuszeni poczekać. I zarzuciłem na dach Tigr, tak jak widziałeś, na suchy lakier. Podoba mi się ta aplikacja. Czuję, że latem to będzie bomba, to będzie coś pięknego, ale fibra tylko i wyłącznie z krótkim włosem. Próbowałem na fibrze z długim włosem, jednak trochę się ciągnie. Krótki włos, szybki strzał, tak jak widziałem w zwolnieniu, pięknie wyrzuca, naprawdę tego produktu nie trzeba dużo. Trzeba się go nauczyć aplikować. Jeszcze no, to jest moje pierwsze podejście z tym produktem, produkt świeży, więc myślę, że przeginałem z ilością. Tutaj tak naprawdę na fibrze, jakbym zrobił takiego X-a szybkiego, to by było po temacie. Także jak dla mnie, moim zdaniem, produkt kosmos. Rewelacja. Szkoda tylko, że jest drogi i mało i nie jest wydajny. Ale tak poza tym ja ogólnie w tym produkcie, oprócz ceny i wydajności, nie widzę minusów. Naprawdę, bardzo mi się spodobał. Połysk, a przyciemnienie nie zauważyłem. Fakt, że przetarłem później na mokro, ale jak oderwałem taśmę, tam przyciemnienia może minimalne, ale to wiesz, to tak dyskusyjna sprawa. Z przyciemnieniem raczej połysk fajny, zbiera z wodą w ogóle poślizg, to jest obłęd. On uwielbia wodę, ten produkt. Jeżeli chcesz aplikować go na suchy lakier, to nawet możesz sobie zwilżyć fibrę wodą i potraktować X-em mikrofibrę i już. I uwierz mi, że będzie też pięknie. Także produkt moim zdaniem fenomenalny i cieszę się, że miałem możliwość przetestowania tego łobuza, bo powiem Ci, że z każdą minutą, jak go używałem, jarałem się. Bazuka robi robotę. Na początku byłem wkurzony, no ale niestety ciśnienie niskie było w tym pojemniku.
później jak już wpadło do wody, złapało konkretną temperaturę, rewelacja. Dzięki za obejrzenie. Film niestety długi, ale starałem się go pokazać, ten produkt, z każdej strony. Mam nadzieję, że mi się to udało. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!